Zaczynamy! Cześć, witamy wszystkich! Dzisiaj na zajęciach będą nam potrzebne miecze. To są takie pojemniki po bańkach, ale będziemy potrzebowali je zamiast laski gimnastycznej, więc można wykorzystać kij od szczotki albo zwykły kijek, który przyniesiemy z lasu. Amelka, chodź, bo się witamy właśnie. No dobrze, to ja się przywitam, my z Amelki. Siadamy nóżki na kokardkę, ręce w skrzydełkach, proste plecy i uwaga, uwaga, no chodź tutaj szybciutko. I wesołe paluszki nas witają, usiadaj, wesołe paluszki nas witają. No i powiemy dzień dobry! Dobry! Posłuchajcie, dwie zabawy do wyboru, taniec zamrażaniec, czyli rodzic puszcza muzykę, my tańczymy, jak jest muzyka stop, to zatrzymujemy się. Jesteśmy zamrożeni, my z Amelką. Mamy czarodziejskie miecze, ja będę miała swój zielony miecz, twój różowy tu odłożę, chodź. I będziemy bawić się w berka, jak cię dotknę i powiem stop, to jesteś zamrożona. Uwaga, zaczarowana, berek zaczarowany. Ucieka Amelka, ale tutaj, uciekaj. Aha. I hop, stop, zatrzymuj się nieruchomo, żeby się odczarować. Pamiętacie, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić obrocik, obrót Amelka. Świetnie, i biegamy dalej. I biegamy dalej. Uciekaj przede mną, uciekaj. A tutaj. Stop! Zatrzymuj się. No to co musisz zrobić? Obrocik! O, świetnie. Dobra. Dalej uciekaj. Uciekaj. Hop. Stop. I co? I robimy obrocik? Obrocik. No dobra, to teraz ty masz różdżkę. Trzymaj różdżkę. Teraz ty mnie gonisz. Ja uciekam. No, dotknij mnie. A, stop. No to o, ja teraz muszę się odczarować. Uwaga, robię obrocik. I uwaga, uciekam znowu przed Amelką. Uciekam. No, dotknij mnie. Aha. O, złapała mnie Amelka. Uwaga, muszę zrobić obrocik. Świetnie. Posłuchajcie, pobawcie się. Oczywiście im większa przestrzeń, tym lepiej. Amelka, zamieniamy się. Ja potrzebuję teraz, pożyczę twój miecz, dobra? Pokażemy kilka zabaw. To oddaj mi mój, na razie twój też nie jest potrzebny. Uwaga, pobawimy się w wielkoludów. Uwaga, teraz trzeba dotknąć miecza, a raczej laski. O, wysoko na palce się wspinamy, świetnie. O, dobrze, dobrze. Starsze dzieci będą wiedziały, o co chodzi. Amelka mi tutaj będzie zabierać. Tak, Amelka się dalej bawi. Uwaga, uwaga. Idziemy wysoko na palcach i rękoma próbujemy dosięgnąć miecza. Amelka, już jest nowa zabawa. Uwaga, stop. No, uwaga. Oho, ja muszę tu uciekać, więc posłuchajcie. Rodzice, wysoko, na tyle wysoko, żeby dzieci nie mogły dosięgnąć, ale żeby się wysoko... Zaczarowałaś mnie, stop. To teraz ja poproszę miecz. Zmiana. Amelka, teraz idziesz wysoko, pokażemy wszystkim ćwiczenie. Teraz biegam. Ojej, Amelcia. No dobrze, jeszcze się chwilę z Amelką tu pobawię. Zaczarowana, stop. Dobra, posłuchajcie, a teraz pokażemy wam kolejne ćwiczenie. Czyli pamiętajcie, wysoko ręce do góry i chcesz dotknąć miecz. Amelka podskakuje, świetnie, można też tak wysoko skakać. Dobrze, o, wyciągnąć, dobra. Kolejne ćwiczenie. Posłuchajcie, Amelka, będziesz chodziła dookoła mnie, ale musisz przejść nad mieczem. No, nad laską. Nad laską. No, o, dobrze. Aha. Dobra, na różną i z powrotem, dobra. No, jeszcze oczywiście podnosimy na tyle wysoko, na ile możemy. Uwaga, Amelka, a teraz patrz. Musisz przejść. No, zadanie jest przejść, nie? Górą. O, Amelka pokazała kolejne ćwiczenie. I dookoła mnie. I znowu górą teraz. Górą. O, super. I dookoła. I dookoła. Świetnie. Dzisiaj współćwicząca nie chce troszkę z nami współpracować, raczej ze mną. Chodź szybciutko. Jak teraz przechodzisz? Wybieraj. No, musisz przejść przez most. Go dołem czy górą? O, dołem, dobra. I teraz na czworaka dookoła mamy. Na czworaka przejdź. Mhm.
taka niesubordynacja. Świetnie się bawi, najważniejsze. Mam nadzieję, że wy też. Posłuchajcie, kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, ja już pokażę, Amelka pobiegła sprawdzić, co tam się dzieje. Bierzemy laskę do góry i uwaga, i zakładamy ją z tyłu na kark. Plecy proste, próbujemy zgiąć, dla mnie jest troszkę za krótka, ale chodzi o to, żeby pociągnąć łokcie mi do domu. Uwaga, ręce do góry i ręce w dół. Ręce do góry, Amelka razem ze mną ćwiczy. I ręce w dół. Chodź, proszę, masz tę swoją. Spróbuj. Siadaj tak jak ja. To uciekaj, daj. Nie, ja teraz prowadzę zajęcia. Uwaga, uwaga. A teraz posłuchajcie. Kolejne ćwiczenie. Będziemy przeskakiwać, Amelka. Połóż laskę. Połóż laskę. I uwaga, daj rączki. Uwaga, czekajcie. Tylko odłożymy, żeby nam nie przeszkadzała. Tak, bo nie mogłyśmy przyjść z jedną, bo przecież... Uwaga, uwaga! I Amelka przeskakuje teraz, Amelka nad laską. Raz! I dwa! I trzy! Tak, takie ćwiczenie, gdzie podnosimy dzieci na prostych rękach, to dopiero po drugim roku życia, żeby nie było. Tak to lepiej złapać pod pachy. Ale uwaga, przeskakujemy najpierw z jednej nogi na drugą, z jednej na drugą, hop, a potem obu nóż. Świetnie. Jak wam to wychodzi? Mam nadzieję, że dobrze. Uwaga, uwaga. Ojej. Chodź tu, Amelcia. Zaraz wszystko tutaj zdemolujesz. Dobrze. Posłuchajcie. Na ostatnie ćwiczenie, jakie chciałyśmy z Amelką wam pokazać, wykorzystamy jeszcze piłkę. Mamy taką dużą piłkę. Nie wiem, czy Amelka tu przyjdzie, to ja sama pokażę. Uwaga. W parach można, a można wykorzystać też ściany. Kładziemy się i posłuchajcie, przepychamy laskę tak, żeby piłkę dotknąć i żeby piłka odbiła się od ściany, albo podajemy między sobą, tak? Uwaga, liczymy razem do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, to było kilka szybkich ćwiczeń. Mam nadzieję, że jesteście w stanie je wykonać w domu i że będziecie się dobrze bawić. Teraz na koniec się pożegnamy, choć Amelka, pożegnamy się. Nie, chyba już nie chce. Nie chce z nami współpracować, ze mną współpracować. Posłuchajcie, życzę wam miłej zabawy. Ręce w skrzydełka, nogi na kokardkę. Wesołe paluszki mnie żegnają. Aha, pożegnasz się z wszystkimi? No, tylko nóżki na kokardkę. Wesołe paluszki mnie żegnają i powiemy... Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! No to do zobaczenia! Pa, pa!